Aż 56 filmów znalazło się w konkursie głównym Orłów 2019, ale tylko te najlepsze już za chwilę zostaną nagrodzone tymi legendarnymi statuetkami. Sala Teatru Polskiego w Warszawie jest jeszcze pusta, ale dosłownie za kilkanaście minut wypełni się ona sławami polskiego kina. Jak czują się one na chwilę przed rozpoczęciem gali? Idziemy sprawdzić. Dobry wieczór, witamy. Jakie emocje dzisiejszego wieczoru? Ogromne. Za kogo trzymamy kciuki największe? Ja za Claire. Za filmowców i za widzów. A dzisiaj z pozycji właśnie widza nieprowadzącego? No właśnie, miła, miła odmiana. Za mnie ja trzymam. A za kolegów też? Nie, niech sami trzymają. Ja mi się wydaje, że chyba wygra jedna zimna wojna i wszystko, co się z tym wiąże. Borys, czy dzisiaj wygrywa? No to oczywista odpowiedź, a wśród kolegów? Justyna Nagłowska. A wśród kolegów i koleżanek? Agata Kulesza, Janusz Gajos. Wszyscy. Zimna wojna zgarnie wszystko? Czy trzymamy teraz za kolegów? Boże, trzymamy, że wszyscy coś z tego mieli, z tego wieczoru. Mam nadzieję, że nie wszystko my. Wszystko się okaże za chwilę. Na razie wszyscy mają nadzieję. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy na to zasługują. Pani Gabrielo, jak emocje po zdobytej statuetce? Cudownie, ja się czuję wspaniale. Taki debiut? To znaczy tak, no dla mnie to jest taka szczególna nagroda, bo po prostu za scenariusz, no a jeszcze za odkrycie roku przed 50, to jest coś pięknego. Jakie emocje po odebraniu nagrody, bo już kiedyś była statuetka za całokształt twórczości, a teraz kolejna. No widzi pan, same kłopoty po prostu. Nie ta kolejność, ale tak się... Tak się zdarza. Co ja na to poradzę? Ja pracuję bez względu na wszystkie rocznice, no ponieważ traktuję ten swój zawód z powagą i z miłością. Chciałbym zapytać, czy nagroda publiczności jest dla pana jakoś szczególnie ważna? Oczywiście, filmy robimy dla publiczności, więc ta nagroda jest pewnie najważniejsza. Najlepszy scenariusz, nagroda trafiła pana ręce. Gdyby mógł pan kilkoma słowami określić, jak wyglądała praca nad scenariuszem Zimnej Wojny? No nie kończyła się, bo zaczęliśmy pisać kiedyś tam, a potem cały czas żeśmy przepisywali w trakcie prób, w trakcie dokumentacji, w trakcie zdjęć. To była niekończąca się praca i dosłownie było jakieś 179 wersji scenariusza, bo to po prostu był taki work in progress, taka coś, co się cały czas rozwija. Jest takie słodko-gorzkie, bo jednak to przypomina, ile lat już jest za mną. A jednocześnie podważa tą nadzieję, że może jeszcze coś jest przede mną, a ja wierzę, że jeszcze jest. Jest, bo pan powiedział przepiękne słowa ze sceny, że warto marzyć. O czym marzy Krzysztof Zanussin teraz? Mój Boże, całe życie marzyłem o lepszym świecie i o lepszym samym sobie. Czuję taką bardzo pozytywną energię, czułam to przez cały czas, więc naprawdę jak wylądowałam kilka dni, to się strasznie wzruszyłam i jakoś tak się cieszę tym, że jestem i dziś no tyle wspaniałych przyjaciół, bardzo wzruszające to jest dla mnie. A plan na najbliższe tygodnie? Był już czas, żeby przeczytać te scenariusze, które napłynęły? Na razie to wypoczynek, czuję się bardzo, bardzo zmęczona, jeszcze jet lag i chcę teraz tak wypocząć, pobyć w domu, po prostu pocieszyć się byciem w domu. Dwie godziny wielkich emocji minęły w mig za nami. Tłum dziennikarzy ustawia się do ostatnich rozmów z bohaterami tego wieczoru. W dalszej kolejności twórcy i aktorzy wybiorą się na afterparty, ale tam nasza kamera już nie zajrzy. Do zobaczenia za rok.